Witam Państwa serdecznie z targów historycznych, z targów książki historycznej, które odbywają się w Arkadach Kubickiego pod Zamkiem Królewskim w Warszawie. Dziś ostatni dzień tych targów, no chyba najlepszy z tych dotychczasowych dni. Bardzo dynamicznie jest dzisiaj i odwiedza nas mnóstwo ludzi. Ja tak naprawdę nie mam czasu, żeby usiąść, ani się czegoś napić, ani w ogóle wyjść stąd. Ale postanowiłem skorzystać z okazji, przypomnieć niektóre książki, a także opowiedzieć coś o nowościach, ponieważ nieustająco, proszę Państwa, wielkim zainteresowaniem cieszy się Kredyt i Wojna, który napisałem już dawno temu, tom pierwszy, ale drugiego jeszcze nie napiszę. A nie napiszę go, dopóki nie zostanie przetłumaczona na polski biografia Ludwika Świętego, którą żeśmy sobie kupili w Galimardzie i ją wydamy. To jeszcze chwila. Natomiast ja chciałem przypomnieć o tym, o czym jest ta książka. To jest, proszę Państwa, książka o propagandzie i przemyśle w dawnych czasach. O tym, jak się preparuje historię po to, żeby ją wykorzystać politycznie przeciwko konkurencyjnym organizacjom. To jest o tym, jak Trzecia Republika i wynajęci przez nią ludzie wymyślili historię średniowiecznej herezji katarskiej po to, żeby okładać tą wymyśloną historią Kościół. My w tę historię wierzymy do dzisiaj. Nie jesteśmy w stanie się z tej łzawej, z tego łzawego wodewilu spodniego wydobyć i w ogóle zrozumieć, o co tam chodziło naprawdę. Czytamy te dyrdymały i nad tym płaczemy. Proszę Państwa, niepotrzebnie, dlatego że wystarczy przeczytać dowolną książkę, dowolną, nawet sądzę, że historia Żydów profesora Heinricha Greca wystarczy, żeby się zorientować, o co chodziło, tak? Na obszarze strukturalnego ubóstwa, w jaki zamieniała się południowa część dzisiejszej Francji, zwana Langwedocją, na obszarze strukturalnego ubóstwa wynikającego z tego prostego faktu, że produkcja żywności była coraz droższa, bo majątki były dzielone pomiędzy spadkobierców na coraz mniejsze kawałki, a w końcu zadłużane, instaluje się produkcję tekstyliów. Instaluje się ją w ten sposób, że po prostu zakłada się tam herezję, tak? Zakłada się tam herezję, która jest, proszę Państwa, organizacją pracy w przemyśle tekstylnym przed wynalezieniem maszyn. Nie ma innej możliwości masowej produkcji tekstyliów niż herezja, niż wtajemniczenie religijne. To jest oczywiście dla wielu osób może być zaskakujące, może nawet szokujące, dlatego że nikt w ten sposób historii nie tłumaczy, ale proszę Państwa, nie może być inaczej. Nie może być inaczej. Ci rzekomi doskonali, którzy przemierzali południe dzisiejszej Francji, hrabstwo Toulouse, Wice hrabstwo Transavel i Aragonię za Pirenejami, to byli tkacze, których zadaniem było instalowanie warsztatów tkackich, a następnie wdrażanie ludzi do produkcji. Potem to wszystko było odbierane przez pośredników i wysyłane do Lombardii, do cesarskich miast Lombardii. Konkurencją dla tej organizacji byli oczywiście cystersi, potem dominikanie. I jak to ktoś powiedział, to jest cytat nieznanego autora, czyli ja go na pewno nie znam, nie ma takiej siły poza kościołem, która mogłaby pokonać Toulouse, dlatego że cała ta produkcja była kredytowana przez bankierów z Toulouse i bankierów z Narbony, bankierów żydowskich. Tego, proszę Państwa, nikt nie opisuje w ten sposób, a to jest w mojej ocenie jedynie słuszna interpretacja. Do widzenia. Co będzie w dalszych tomach, nie zdradzę, natomiast no, taką przyjąłem tutaj optykę, że herezja zwyciężyła, tak? Że przyłączenie południa do korony francuskiej nie było żadnym sukcesem, tak? Tylko zgniłym kompromisem, natomiast wymuszenie polegało na tym, że produkcję masową tekstyliów przeniesiono bliżej Londynu, tak? Bliżej Londynu, czyli do Flandrii. I mamy takie przemądre książki drukowane w Polsce i wznawiane, które się na przykład nazywają Brugia, kolebka kapitalizmu. Proszę Państwa, kolebką kapitalizmu w wymiarze takim najbardziej brutalnym i oszukańczym była Toulouse, a nie Brugia. I nie entuzjazmujmy się tym jakoś specjalnie, trzeba to po prostu przyjąć do wiadomości. Chciałbym, żeby w następnych tomach, oprócz tych wszystkich rzeczy, o których nie powiem, znalazła się jeden ważny wątek, mianowicie, żeby udało się wybielić Szymona de Montfort, rycerza chrześcijańskiego, niezwykłego zupełnie człowieka, którego wrobiono w dowództwo krucjaty przeciwko Albigensom, który o mało nie postradał życia na tej krucjacie, który był nikim.
plenipotentem bogatych rodzin z północy, realizującym ich interesy, który na południu dorobił się wielkiego majątku. Oczywiście to się wiązało z degradacją starych rodów południa, ale nie żałujmy ich za bardzo, bo oni mają swoją dobrą legendę. Natomiast przypomnę tylko, że ci ludzie prowadzili bardzo brutalną politykę wobec cystersów, ponieważ oni byli konkurencją cystersi dla nich na rynku żywności, czyli taniej żywności, taniej produkcji. Baronowie, wicehrabiowie Trensaurel i hrabiowie Tuluzy komasowali majątki, produkowali żywność na rynek południa i na rynki sąsiednie, wynajmowali najemników, którzy palili i niszczyli zbiory w gospodarstwach cysterskich. Trwała regularna wojna, dopóki nie pojawił się rycerz chrześcijański Szymon de Montfort, który to wszystko uspokoił, proszę Państwa. Sytuacja jest bardzo zawiła, dlatego że jak Państwo sobie przypomnicie dokładnie tę historię, to Szymon stoczył wielką bitwę z wojskami króla Aragonii. Król Aragonii został w tej bitwie pokonany i zginął. To był katolicki król Aragonii. Więc dlaczego ja omawiam tę herezję od strony właśnie organizacji pracy w przemyśle tekstylnym, a nie od strony doktryny? Dlatego że doktryna ma znaczenie drugorzędne, dlatego że tak naprawdę król Aragonii wystąpił przeciwko papieżowi. Papież Rzym popierał Franków i za pomocą Królestwa Franków próbował realizować swoją politykę nie tylko na południu dzisiejszej Francji, ale także w Iberii. To się oczywiście nie podobało szlachcie za Pirenejami, nie podobało się królom Aragonii, Kastylii, Leonu, no ale było faktem. I ponieważ ja przyjąłem optykę taką, że popieramy Rzym, więc musimy się zastanowić, dlaczego królowie Aragonii wystąpili po tej samej stronie, co piechota tuluzańska, po tej samej stronie, po której była herezja, choć nieoficjalnie. Król Aragonii Piotr zginął w bitwie, Szymon przeżył, potem zginął również. O tej śmierci opada się różne takie bójdy o tym, jak to dzieci wymordowanych przez Szymona heretyków nakręciły balistę i kamień wypuszczony z tej balisty walnął barona w głowę i go zabił na miejscu. To jest oczywiście wymyślone później. Nikt dokładnie nie wie, jak zginął Szymon de Montfort. Natomiast uważam, że jest to postać warta przypomnienia i odbrązowienia. Ciekawe sprawy są w historii Żydów Heinricha Greca, bo tam jest opisana, proszę Państwa, ta słynna sprawa oblężenia Carcassonne, która jest bardzo malownicza i taka no, inspirująca wyobraźnię ludzi słabych na umyśle, a u Heinricha Greca jest wyraźnie napisane, że hrabia Trensaurel, który przybył pod Carcassonne, które to leżało w jego dobrach, pierwsza rzecz, jaką zrobił, to ewakuował gminę żydowską z miasta i po prostu się z nimi wycofał, a mieszczan miejscowych zostawił po prostu samym sobie. Oczywiście miasto zostało zdobyte, mieszkańcy zostali wymordowani, natomiast musimy pamiętać, że rycerze francuscy, rycerze z północy, którzy tam przybyli, usiłowali wszelkimi dostępnymi sposobami nie dopuścić do tej rzezi. Teraz pojawia się pytanie ważne, kto jej dokonał? Kto jej dokonał? Bo jak przeczytamy opis, którego nam udziela łaskawie profesor Grec, który nie jest tekstem źródłowym, ale konia z rzędem temu, kto przywoła te teksty. Ja zleciłem tłumaczenie jednego z nich. One nie są dostępne w języku polskim. Dotrze do nas taka no dość szczególna informacja, że cała ta wyprawa rozbijała się na dwie części. A to może oznaczać tylko jedno, że była sfinansowana z dwóch budżetów. I tak naprawdę wyznaczono jej dwie misje. Pacyfikacyjną i negocjacyjną. W końcu, żeby pogodzić jedną misję z drugą, trzeba było wyznaczyć kozła ofiarnego, który stanie na czele tej nie do pogodzenia, nie dającej się do pogodzić sytuacji. No i to był Szymon de Montfort. To jest oczywiście moja interpretacja, można się z nią nie zgadzać, można polemizować. Nie sądzę, żeby ktoś spróbował, ale okej, niech będzie. I taka to jest, proszę Państwa, książka. Ja ją bardzo lubię i dla wielu moich czytelników to jest chyba ulubiona z moich wszystkich książek. Bardzo dziękuję. Na razie. Może jeszcze coś powiem za chwilę.